dobry, Barbara Szeligowska. Witam w programie Gości Dnia Telewizji Wałbrzych. Dzisiaj będzie wesoło muzycznie, bowiem naszym gościem jest Mirosław Kowalik, muzyk zespołu Raz, Dwa, Trzy, gitarzysta basowy, kontrabasista. Witam pana serdecznie. Witam serdecznie, panie Mirosławie. A bardzo się cieszymy, bo pan jest naszym ziomalem. Mieszka pan w gminie Stare Bogaczowice. Z tego co wiem, rozśpiewał pan i rozegrał tę swoją miejscowość. Spotykacie się. Jak to tam w tej chwili wygląda? Bo zdaje się, że zwiększacie swoją działalność w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Wtedy są spotkania. Czy już coś się szykuje? Oczywiście szykuje się płyta, ale tak wrócę do tego pierwszego stwierdzenia, że to ja rozśpiewałem. Nie, to jest rozśpiewana gmina. Zresztą w Wałbrzychu mamy szkołę muzyczną w Wałbrzychu, gdzie w tej szkole, do tej szkoły uczęszczało bardzo wiele osób z gminy i Stare Bogaczowice i z innych gmin na pewno tak samo. Wiele osób uczęszczało. Część z tych osób zajmuje się na co dzień zawodową muzyką, między innymi ja. To czynię, czy jest Wojtek Szklarkowski. Pan ich tak skupił, prawda? Tak zmobilizował. To znaczy, no my się w okresie Świąt Bożego Narodzenia spotykaliśmy, ale to różne osoby, to i osoby, które się zajmują muzyką wiem, że tam i lekarze grają u was i różne inne zawody są reprezentowane w takich zespołach, które sobie kolędują po prostu. Na gitarze gra kolega, który na co dzień operuje kości, nie wiem, jest ortopedą, to co on tam kolana zagląda, w łokcie. W wolnych chwilach jest muzykiem i nawet mało tego, że jest muzykiem, to skomponował jeden z piękniejszych utworów na tej płycie, czyli napisał muzykę. Pogratulować takiego sąsiedztwa i takiego towarzystwa, bo to zawsze muzyka łagodzi obyczaje, prawda? I te sąsiedzkie kontakty są wtedy po prostu milsze i lepsze. Inne, to znaczy w tym przypadku to sąsiedzkie jako nas, indywidualnie jako sąsiadów, bardzo subiektywne zdarzenia, ale też mówimy o gminie, która sąsiaduje z różnymi gminami innymi, czy typu chociażby miasto Wałbrzych, gdzie też część osób, które wystąpią z nami na wspólnej płycie, jest to wspólne granie, to są osoby, które też się zajmują różnymi zawodami i mieszkają mają w Wałbrzychu. Mają inną robotę, ale lubią sobie z panem pograć. Panie Mirku, zanim przejdziemy do pana najnowszej produkcji, najnowszej płyty, chciałabym, żebyśmy przypomnieli naszym widzom pana dotychczasową działalność muzyczną, tę poza zespołem Raz, Dwa, Trzy, bo to z zespołem pan występuje regularnie i to jest jeden nurt pana działalności, ale poza tym inspiruje pan różne inne działania muzyczne, wydajecie płyty. Co do tej pory się wydarzyło? To znaczy chodzi o działalność konkretnie moją. Pana muzyczną, bo są płyty, są koncerty, są różni współpracownicy. Trybunie Tutki. Znaczy Trybunie Tutki nie, Jan Trybunie Tutka. Trybunie Tutki to jest zupełnie inna historia. To jest też odrębne. To jest zupełnie odrębny byt. Czyli Trybunie Tutki jest to zespół folklorystyczny, znaczy folklorystyczny, źle powiedziałem. Jest to muzyka tradycyjna Podhala i Góralska. To jest muzyka, do której ja nie mam predyspozycji. To trzeba się urodzić, być góralem, żeby... Być góralem i wtedy można. Prawdziwym góralem, żeby to rozumieć. Ja tego nie. Ale pan ma swoje. Ja mam swoje. My z Jankiem jakby Trybunią Tutką się spotkaliśmy przy okazji pracy nad płytą zespołu Tabasco Club. Jest to płyta świąteczna i od tamtej pory się udało nam jakoś zaprzyjaźnić. Potem była płyta Góry w Sercu, a potem po drodze jeszcze też kolędowa Kiedy Bóg się rodzi, potem Między chmurami a niebem, wiersze, moje współprace z Jerzym Trelą, między innymi z Ernestem Brylem, właśnie tam też się Janek pojawił. I teraz kolejna produkcja, czyli nasza produkcja, źle może powiedziane, kolejna płyta z Jankiem Trybunią Tutką i Po co tyle mówić, którą została wydana 2 września. Wydawcą jest Wydawnictwo Polskiego Radia, patronat oczywiście trzeciego programu Polskiego Radia. 30 października gramy koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Polskim Radiu. To jest radio. Ta płyta, tutaj tak pokazujemy państwu, taka okładka. I po co tyle mówić? Lepiej śpiewać. Kogo pan zaprasza do tych swoich produkcji? Bo rozumiem, różnie, że pan jest głównym motorem powstawania takiego zespołu piosenek.
Z kim pan współpracuje najczęściej, oprócz Jana Trebuni? Znaczy, często współpracuję, zdarza się właśnie z panem Jerzym Telą, z Ernestem Rylem, tutaj na tej płycie kolędowej naszej świątecznej, którą nagrywam wspólnie z mieszkańcami Starych Bogaczowic, właśnie jest i Jerzy Trela, i Ernest Bryl, ale też tam się zdarzyło więcej cudów, bo tam jest i Zbyszek Wodecki, Darek Malejonek, Lidka Pospieszalska, Janusz Jajna Iwański, Zuzia Iwańska, Janek Trybunia-Tutka. No, mamy... Wyborowe towarzystwo, ale tak. I rodzina, wiem, że dzieci pana oczywiście, tutaj też pomagają. Oczywiście, tak, nie, to rodzinnie, to mój syn też gra, zagrał na trąbce, zaśpiewa, moja córka napisała, oprócz tego, że zaśpiewała, to napisała też muzykę i tekst jednej pieśni samodzielnie. Moja małżonka też uczestniczy, gra tutaj na flecie, także wszystko się, tak powiem, toczy. Wszystko gra, cała rodzina gra. Tak, tak. Muzykujecie sobie w domu, tak, oczywiście. O tak dla siebie, tak, żeby wieczorem się odprężyć, zamiast oglądać nudną telewizję, to żeby sobie tak, tak jest różnie, bo wieczorem to jest tak, ja słyszę, w jednym pokoju gra córka na saksofonie na przykład, w innym pokoju gra syn na trąbce, a moja tak żona na przykład wygląda. Słyszę, siada sobie do fortepianu i gra na fortepianie i ja nie wiem, co z sobą zrobić. I tak chodzę po tym domu i czekam, kiedy... Nikt nie zaprasza, żeby coś zaśpiewać? Nie, my już tak po całym dniu... Biesiadne pieśni na przykład. Całym dniu ja cały dzień myślę o tym, co robię, w sensie co nagrywam, co potem składam. I współpraca z ludźmi, którzy cały czas kontakt telefoniczny i mailowy. Właśnie, bo chciałam jeszcze zapytać, jak powstaje ta płyta, bo to tak, wydaje się, że to takie proste. Są piosenki, które trzeba zagrać, zaśpiewać, ale państwo jesteście rozproszeni po całej Polsce. Nawet jeśli to jest tylko południowa Polska, no to są spore odległości. Jak to się udaje zgrać w końcu? Nie ma znaczenia, w jakim miejscu jesteśmy. W dzisiejszych czasach jest internet. Internet, możemy wysyłać pliki, to tylko i wyłącznie. Inaczej to nie jest tak, że się spotykacie w którymś momencie wszystko. Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości. To znaczy, jest taka sytuacja, tak jak na przykład Zbyszek Wodecki nagrywał partie wokalowe. Ja pracowałem w Wałbrzychu, jest bardzo fajne studio, Bartek Mistrzy, który ma studio właściwie w Poniatowie, w Starym Zdroju, pomiędzy. Tak, to rzeczywiście. Ja jeździłem do niego, nagrywam. To tak jakby kontaktuję się na miejscu z ludźmi też, niekoniecznie tylko w Polsce. On nagrywa to, co ja potrzebuję, potem to przesyłamy komuś innemu. I ta jakość innemu. Tutaj nic nie traci Traci jakoś nic. No, ważniejsze jest to, czy znajdzie się ktoś, kto pomoże. Kto pomoże w organizacji. Sfinansować, tak jak w tamtym przypadku, to jest właśnie gmina Stare Bogaczowice, która decyzją gminy taka płyta powstaje, to jest to gmina też promująca, jakby płyta, powiem sobie gminę, ponieważ jest na przykład wiersz, który czyta Jerzy Trela i są to życzenia nasze od nas, wiersz, który mówi co nieco o gminie. Tak jak w przypadku Janka Trybunia-Tutki, płyta, która w znacznej części została sfinansowana przez Wałbrzych. Gdyby nie pomoc Wałbrzycha, to bym też nie był w stanie... samorządu? Oczywiście, nie byłbym w stanie w tym momencie też uregulować wszystkich należności. Rozumiem, bo to są honoraria, trzeba artystom wszystkim tak, niektórzy zapłacić, pomagają, niektórzy, wydanie. Ale nawet jeżeli artyści współpracują ze mną za naprawdę symboliczne kwoty, albo to czasami za żadne kwoty, to sama produkcja takiej płyty i tak jest bardzo kosztowna. I tak jest bardzo kosztowna, ponieważ trzeba wynająć studio, a tutaj w przypadku płyty tej świątecznej z Starych Bogaczowic, to pracowaliśmy w różnych studiach w Polsce. Czyli kilka. Wydatki się zwiększają wtedy. Zwiększają się, bo poważnie są transporty, jest potem zgranie, jest i mastering, jest realizator. To są wszystko bardzo profesjonalne rzeczy, które mogą zrobić tylko fachowcy. Tak, to znaczy, ja jedyne co, w czym mogę też pomóc, oprócz tego, że jakby wybieram materiał, tworzę, jakby opracowuję i produkuję, to na pewno mam wielu przyjaciół, kolegów, że taka płyta
To jest i tak koszt takiej płyty to jest symboliczny w stosunku do tego, ile to jest ile warte. Mogłaby, to jest jedna, nie wiem, szósta, ósma ceny tego, co tak naprawdę, albo nawet jeszcze więcej. Zwłaszcza, że chodzi o artystów, no tak z najwyższej półki, prawda? Dokładnie. Którzy normalnie dokładnie. Ich honoraria mówimy, po prostu. Mówimy tak, o najwyższej półce wysokie. Największych artystów. Mhm. Tak, panie Mirku, powiedzmy jeszcze raz, gdzie będzie można posłuchać w najbliższym czasie tej płyty Jan Trebunia Tutka? Po co tyle mówi? Znaczy, no, na pewno radio, w Trójce, tak? Polskie Kiedy? Radio na pewno promuje, także utwór, szczególnie w tej chwili chyba jest promowany utwór w jedną stronę, też jest propozycja do listy przebojów Trójki, a 30 października koncert, to jest niedziela, koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Radiowej Trójce. I zapraszam do słuchania. Czy to będzie koncert taki transmitowany, że też będą widzowie na widowni, czy to oczywiście, będzie tylko... Oczywiście. Znaczy transmitowany, czyli... to tylko w internecie chyba są transmitowane te koncerty. On będzie nagrany? Będzie nagrany, tak jest. Tak jest. I on na bieżąco 50 minut, z tego co wiem, to będziemy chyba na fonii, będzie można nas usłyszeć. Na antenie. Na antenie, dokładnie. A potem będziemy, to co zagramy, ten koncert będzie o wiele dłuższy, tylko zagramy już do publiczności zebranej w studiu. Jest taka możliwość, że będzie można zobaczyć pana z przyjaciółmi tutaj w naszej okolicy. No gdzieś? Mam nadzieję, że tak. Że tak. No jest zawsze taka możliwość. Coś się takiego, jest może jakiś projekt już, jakieś zaproszenie? Tak. Znaczy w tej chwili jesteśmy troszkę ograniczeni, ponieważ gramy ten koncert, potem musimy się do końca roku wstrzymać, jeżeli chodzi o granie koncertów naszych. Dopiero od przyszłego roku, od początku roku dopiero rozpoczynamy jakby działalność koncertową. Są to różne względy, których teraz tutaj trudno mi... No wiadomo, to jest sporo. A ja z kolei bardzo dużo gram, no wiadomo, z zespołem Raz, Dwa, Trzy i też ja też tak to wszystko ustalam, że w przypadku nawet Janka Trebunia-Tutki oczywiście ja produkuję, pracuję, tworzę, nie wiem, ale staram się mimo wszystko nie grać. Też zagrał za mnie na basie, na tej płycie akurat, Andrzej Rusek, jeden z wybitniejszych gitarzystów basowych. Tak, to też nazwisko wielkie. I dlaczego? No dlatego, że ja nie jestem w stanie pogodzić, bo oczywiście można z nim pracować, można tworzyć, to jest wielka przyjemność, to jest pasja, ale trudno jest pogodzić granie... To trzeba mieć wolną głowę, że tak powiem, znaczy, prawda? Nie, to znaczy koncerty się, ja już sprawdzałem, koncerty się pokrywają daty, terminy. No i w tym momencie Janek zostaje, bo ja jestem przede wszystkim muzykiem zespołu Raz, Dwa, Trzy. W tym momencie Janek zostaje bez basisty, by został. W momencie, kiedy zagrał na basie Andrzej Rusek, no Andrzej musi już traktować to jako swoje dzieło, musi pracować, musi już grać. Już to jak jest koncert, to jest jego podstawowe zajęcie. Moim oczywiście podstawowym zajęciem jest granie w zespole Raz, Dwa, Trzy. A tutaj jest podstawowe zajęcie. Tym zajęciem jest do tego zajęcia przytoczony Andrzej Rusek. Tak? Rozumiem. A panie Mirku, a z zespołem Raz, Dwa, Trzy w najbliższym czasie będzie można pana zobaczyć? No teraz dużo koncertów. Dużo koncertujecie, tak? Tu w najbliższej naszej okolicy we Wrocławiu? W Katowicach. W Katowicach? W sobotę chyba jest w noc przegrane dwa koncerty, także nowej sali. Sam jestem ciekawy, jak zawsze. Nagraliśmy w Narodowym Forum Muzyki, zresztą nagraliśmy nową płytę koncertową z zaproszonymi gośćmi. Zapraszam do tej płyty. Oczywiście. Płyta się ukazała 16 września. Jest w tej chwili już na rynku. No to tak, także... no, Raz, Dwa, Trzy też nawet nie wymaga takiej dużej reklamy. Myślę, że jak się płyta ukazuje, to tam już stoi kolejka. Proszę powiedzieć, czy w najbliższym czasie u was w gminie Stare Bogaczowice będziecie się zbierać, będziecie muzykować, będzie na to czas? Coś się przygotowujecie już do tej płyty kolędowej, tak? Znaczy jest taki plan, no nie wiem, czy mogę o tym powiedzieć, ale może już mogę. To jest wstępnie, bo jest na razie odpowiedzialność. Prawdopodobnie 29 grudzień, chyba tak, ale to będą dopiero informacje, się dopiero pojawią. Chcemy zrobić duży koncert w kościele u księdza Jacka Biernackiego w Starych Bogaczowicach, koncert. No nie wiem, jakich gości zaprosimy, bo na płycie jest dużo znakomitych gości. Tam jest tylko problem, kto może przyjechać i też chodzi o sfinansowanie chociażby kosztów przyjazdu, podróży. Będziemy szukać sponsorów.
i będzie to połączone na pewno w jakiś sposób, z tego co wiem, z pomocą hospicjum w Obrzychu, ale to dopiero się wszystko rozumiem, ale okaże. Z nadzieją, że uda się 29 grudnia posłuchać Was w kościele w Starych Bogaczowicach. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Gratuluję wydanej płyty w znakomitym towarzystwie. Naszym gościem był Mirosław Kowalik, muzyk zespołu Raz, Dwa, Trzy, ale prowadzący bardzo obfitą również własną działalność. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.